Siema, Sokolnik here. Witam w kolejnym odcinku Resident Evil Village. Zaczynamy tam, gdzie zaczęliśmy, skończyliśmy ostatnim razem. Co my tu mamy? I finished that item that was requested. Please deliver it to the house. Okej. Czyli teraz musimy przejść sobie przez okno. Tutaj jakiś wychodeczek. Gunpowder w środku. Będziemy mieli tu jakieś rzeczy ciekawe, więcej chyba nie. O! Nie. A nie, czekaj. Co to za przedmiot, który został ukończony? O którym nie wiem. Rusted scrap mamy. Chwila, na pewno tu nic nie ma? No nie, nie posiadam. Dobra, w takim razie wychodzimy stąd. Maybe baby tędy? Nie. Mogę tu zeskoczyć? Nie mogę, muszę znaleźć sposób, żeby się pewnie dostać na drugą stronę. Rose. Tylko jak to zrobić? Popatrzmy chwilę. Ze studniami niestety nie mogę jeszcze nic zrobić, bo tu jest na pewno wszystko zrobione, co miało być zrobione. Czy to to? Nie. Wszystko z narzędziami. Gdzieś tutaj jest cave. Dobrze mówię? Na pewno w którąś stronę muszę się udać. Jakby nie patrzeć. Tędy też nie. Nie wiem, najbardziej logiczne by było sobie przejście po prostu tutaj pod rzeczką. Według mnie. Ale niestety tak to nie będzie wyglądało. Czy mogę zestrzelić ten zamek? Może to jest odpowiedź. Oczywiście. Hopla, był. Mogę coś złowić? Złowiłem rybę. Jest i druga ryba. Jestem ciekaw, czy do czegoś mogą mi być potrzebne. No i przy okazji mam mało życia. Okej, to jest do jedzenia w takim razie. Na pewno małe leczenie po tej walce. Babcia? To deliver us into fate's hands. As the midnight moon rises on black wings. We await the light at the end. In life and in death, glory to Mother Miranda. Hey, remember me? I almost died up at that castle. Tell me, what is going on around here? How can a man be almost dead? That's a question for the wise. You know what I mean. And I still haven't found Rose. Where did Mother Miranda take her? You're too late!
Or maybe almost too late. The child will be sacrificed, life for life. What kind of sick medieval shit is this? She's just a baby. The crests of the four bloodlines may open the path you seek. Will you please stop talking in riddles? I just want to find my daughter. It's only a riddle if you don't know the answer. Wait a second. That looks familiar. Hey, hey, wait! No i zamknęła za sobą drzwi. Co tu mamy? Winged K. Okej. Klucz z ptaszkiem. Czemu to ma wyglądać? A, już wiem, czemu wygląda. Tam na początku w wiosce był taki. Dobra, dziękuję za klucz w takim razie. Wchodzimy do środeczka. I dzida przed siebie. Taki duży. Gili, 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 gili. A teraz na poważnie, co my tu mamy? Okej, tu coś trzeba postawić. Nie. Myślałem, że od razu rozwiążemy zagadkę. W takim razie onwards przed siebie. Co tu trzeba zrobić? O, coś tu trzeba postawić. Teraz w dół czy do prawej? Do prawej najpierw sprawdzimy. Mamy tutaj tylko skrzyneczkę, także dobry wybór. Hop. Amunicja do karabinu snajperskiego. Żyjesz, stary? Chyba nie. Dobra, patera. I nikt nic nie wie. I takim sposobem uniknęliśmy troszeczkę walki. Metal scrap z nich wypada. To się może przydać. Kłuska. W sumie do teraz nie mam pojęcia, po co one są. Ale jest to jakaś znajdźka ciekawa. No. Niestety chyba mostu nie ten. Nie ominę póki co. Jeszcze, no muszę ominąć. Dobra. Przeszukajmy wszystko po kolei. Są jakieś murale ciekawe. A to wygląda jak kościół po prostu. Tylko już... Tak sobie myślę, że ta gra nie jest straszna, a potem się zachowuje jak cipka. Jaki klucz tutaj może pasować?
Raczej wątpię, że któryś z tych, co posiadam. Jup. Wygląda w pewnym sensie, jakbym się wrócił. There you are. I had a feeling you would pop up here. It was all worthless. Is that so? I assume you've picked up something of value. Not sure if it's of value, but... Why, you have your daughter right in your own hands. What are you saying? Take a closer look. Co? That flask seems to contain her head. No. What? Roses. Don't say another word! This is impossible! This just can't be! Your daughter's essence is still intact. Her powers are truly unique. Who could even do this? She can be saved, you know. Saved? From this? Are you insane? There's a house with a red chimney on the western side of the village. Go and seek out the man who lives there. Then we can continue our conversation. Quit holding out and get to the damn point! You don't have to trust my words. But do you have any better options? Your choice. The customer is always right. After all. He'll pay you if I find out this is a lie. Fucking Joker. No ma bebzol. Gdzie masz pępek, gościu? Dosyć dziwna sytuacja. Hop. Mały zapisik na szybko. Shall I choose something for you? Sprzedamy mu te rzeczy, które on potrzebuje. 25 tysięcy? Lipstick i to tak samo. Czy ryba też jest valuable? Nie, to jest ingredient. W takim razie to zostawię. Okej. Okay. Oh, Lady Dimitrescu. Beautiful even in death. That waistline, yes. Please do take a look at my new stock. Jakie nowe rzeczy mamy? Za 30 tysięcy możemy sobie powiększyć miejsce w ekwipunku. One of my most popular items. Wezmę. Faktycznie ma kilka nowych rzeczy. Z takich ciekawszych. Pistolet do ulepszenia jest, to na pewno. One moment, please. Więcej ammo poproszę również. I reload speed też może być. Na razie nic więcej chyba nie potrzebuję od ciebie. Till next we meet. Ta. Tak se gadaj. Wow. What the hell? Okej, przynajmniej wiem, gdzie trzeba będzie wkładać całą resztę tych rzeczy. Sporo tu tych drzwi jest. W lewo, w prawo, do góry, do przodu, do tyłu.
Chwila, czy to jest normalnie? Okej. W takim razie pootwieram. Nie mogę tego pootwierać. Okej, rozumiem. Czekaj, co? A tego nie mogę? Skoro to jest to samo? I tutaj też jest coś innego w takim razie. Okej, czyli to jest jedyna trasa, którą możemy przebyć. Czyli rozumiem, po tym muszę patrzeć, po tych znaczkach. A przy okazji tam było... Tam było... Konik. Okej. Czyli teraz ma to jakiś sens. Teraz coś w rodzaju kwiatka. Jesteśmy z powrotem w samej wiosce. To chyba koks. To mogę rozwalić, wiem. Sporo osób więcej tu poginęło teraz? Dlaczego? Dobra, no to pierwsze miejsce, które będę chciał zwiedzić, będzie chyba w tą stronę. O ile będę mógł to tutaj otworzyć. Nie mam klucza w takim razie. Nie jest posiadany. Następne miejsce, które można zwiedzić, żeby otworzyć drzwi, jest tutaj. Czy mam taki klucz? No to jest chyba ten. No i pasuje. Super, mamy jakiś cmentarz. Zamknięte z drugiej strony. Okej, to możemy zebrać. Chodzi na to, że mogę też polować na kurczaka pewnie. A, mogę. Co mamy dalej? Co mamy dalej? Co mamy dalej? Tutaj i tutaj. Czyli w momencie, jak wychodzę stąd, muszę iść w prawo. Po kolei, powolutku. Wszędzie zdążymy. Tędy i w prawo. W sumie mam przy sobie jeden lockpick, to mogę go... Mogę z niego skorzystać. Nie mam. Nieważne. Nie do tego domu mam się dostać? Wszystko jest pozamykane z drugiej strony. Chwila, tu mam też zamkniętą drogę. W takim razie to.
Czy jestem w stanie... Kurde. Czemu jestem ciągle straszony w ten sam sposób? I czy mogę tędy przejść w jakikolwiek sposób jeszcze? Bo tu się wydaje, że jest to dosyć nie do zrobienia. Tędy. Przez ten dom. Prawda? I heard the scream from the house with the chimney. I was going to take a look, but the way was blocked by debris. Going to have to take the long way round. Who would have thought the hole in the table walls would come in handy? If I'm not back by morning, you should go to Lisa's house alone, father. Okay. Wooden animal body. Co tak napieprza, że tak zapytam? Tu mogę otworzyć i zobaczyć, co jest w środku. Wychodzi na to, że... Okej, tu mamy przejście. I nigdzie indziej więcej. No tak. W takim razie odbarykadujemy to. I przed siebie. O, ale glebę zaliczył. Oj, biedulek. Złapał go na kibelku. Tam, 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 tra... Okej, mogę to w jakiś sposób przesunąć. Dobrze. Nie ma tu nic. Co to tu robi? W takim razie w lewo. O, jedyną ścieżką, którą mogę iść. Zamknięte. Amunicja, dziękuję. Nie możemy przejść tędy, skoro jest kłódka. Amunicja do pistoletu, 20 pocisków. Zdjęcie. Czy to jakiś cyborg? Look out the window. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kombinacje szóstki. I mam się spojrzeć przez okno.
Boże, jakie to było głupie. Oh. Okej, okay, czyli mamy 07 04 08 07 04 7 i 8. Okej, okay, mamy to. Jack Handle. Okej. Okay. M1911. Fully automatic handgun. Hold down the trigger to fire continuous string of bullets. Okej. Okay. To będzie przydatne. Spadę. Ale mi shotguna. Rozwalam wam głowy, frajerzy. Żebyście tacy cwani nie byli. Nie, to nie to. W takim razie po co mi jest? A! No tak. W końcu oczywiste to było dosyć. Hop. I możemy traktor podnieść lewarkiem. Po co? Żeby przejść pod nim. Skoro przeszliśmy pod nim, to... frajerów ostrzelać. A niech mi tu jeszcze któryś przyjdzie. Czy tu coś jest? Tu jest lockpick. Dobra, tego nie... Tutaj nic nie zrobię póki co. Elo, jak ja snajper? Jak chcecie napadać, to nie mnie. Dobrze w ogóle idę? Chyba tak. Wow. To jakiś porządniejszy jest tym, co? Przez tą maskę. Ile strzałów przyjmiesz?
Perfect Crystal Skull. Okej, tu mogę wejść na górę. Tu mogę jeszcze wcześniej rozwalić to. Może by przeszukać nowe miejsce. To whom it may concern, due to the Luthier's long absence, I am keeping hold of his house key. Please find me if you need it. Joseph Simon, czyli gardener. Jak oni się nazywają? To są ci. Taka pomoc domowa trochę. Dobra, już wiem, że tu jakiś gówno na mnie czeka. Nie tak łatwo nie wystraszysz, jak cię było słychać, debilu. Body. Body lalki. Po co mi jest body lalki? Okej. Może to się przydać później. W takim razie. Teraz jedyne co muszę zrobić to klucz insygni. O, to się przyda. To się bardzo przyda. Teraz mogę zahaczyć po drodze każdą studnię, zanim pójdę do góry. Ale tu to w sumie ich nie ma, więc no. To po prostu do góry pójdę. Tutaj mam zeskoczyć? Chyba tak. Nie wiem po co mogę te kurki nawalać, ale niech będzie. Też sobie na coś popoluję. Duży kryształ. Okej, przednie wejście jest zamknięte, dlatego pójdziemy sobie w drugą stronę. Tutaj jest drabinka kolejna. A najpierw w sumie otworzymy sobie drzwi z tej strony. I mamy otwarte te drzwi teraz. A teraz, skoro mam takie rzeczy jak kółko. Teraz pewnie mogę to skombinować razem. Combine. Tak. I mamy całą kozę. Ta pełna koza jest valuable. Okej. Dobra, gdzie są jeszcze w takim razie inne studzienki? Za kościołem. Czyli tędy, w prawo i tutaj. Być może coś z tych rzeczy się przyda. Necklace with two holes.
Okej. Mogę na szybko teraz pójść. Chwila, czy są tu jeszcze jakieś studnie? O, oczywiście, że są. Czyli ta jest przekreślona. Powinienem iść w lewo i tam jest jedna studzienka. Jeszcze. Tak, dobrze mówię? Dobrze mówię. I za domkiem po lewej powinna się znajdować. Po prawej. Czyli najpierw przebiegniemy tędy. Tu mogę iść. Co to jest? Wow! A to te! Nie tego się tu spodziewałem totalnie. Co to, świnia? Quality meat. Będzie jedzone. Definitywnie. Trzy pipe bomby. No to niestety już mnie zbytnio nie obchodzi. Tu jest jeszcze jedna studnia. W jaki sposób ja się mogę dostać tam w prawo? Do workshopu. Aha. Może gdzieś tędy? Scrap. Jakby nie patrzeć, znalazłem się tu przypadkiem. Inna droga jest dosyć kręta, ale możemy ją wziąć. Bo to chyba jedyna pozostała studnia. Przy okazji mogę też pójść tędy i do góry. Mogę? Mogę. Skoro posiadam jedną rzecz, którą mam kupić. Perfekcyjne. Crystal Wing, necklace. Zgaduję, że jeszcze nie jest gotowy. To jest kombinable, to jest very valuable. Ryba i quality meat. Quality meat jest dosyć drogi. Now to spend like kings.
Chwila, bo miałem mu to dać po prostu, tak? Dissatisfied? I believe this is a fair price. Wow. Drogie te guny. I to nawet bardzo bym powiedział. Food is life. I teraz czy na pewno chcę mieć nowy pistolet? Definitywnie chcę mieć nowy pistolet. Leave this to me. Ammo capacity zwiększymy i rate of fire i reload speed. A tutaj chciałbym, czy mogę zrobić? Till next we meet. Nie mogę chyba wyciągać tak rzeczy, prawda? Dobra, damy sobie pyk. F, żeby używać nowej broni. Ponieważ jest lepsza. Silniejsza, przynajmniej. Dobrze. Wracamy i kontynuujemy, co robiliśmy. Czyli lecimy tędy. Na pewno tędy. Tutaj drabiną do góry. I w dół. Przeszkadzam? Jakimi to pociskami strzela? Takimi samymi co ten? Mam jakiś skrawek papieru. Winged key is just a single piece. Three more parts are needed to make it whole. Z tyłu nic. Okej, czyli tak wygląda jeden klucz. I z jednego klucza później jest drugi i trzeci. I wtedy dopiero będę miał wszystko. Okej. Sacrifice two goats to Mother Miranda. February 3rd, offered wool to Mother Miranda. She instructed I find her a list of drugs and tools in the next few days. What for, I wonder? No messages from Mother Miranda, yet the livestock won't stop the ruckus. I was instructed to take the items to the cave church at sunrise. But what I saw was frightful. The great four lords were there and Mother Miranda was holding a child. She whispered something and touched the child. I can't explain it well, but the child turned into white crystal. Then she... I couldn't help but speak up and I asked her why she did such a thing. Mother Miranda just smiled at me. This is the chosen child. She will return to her original form no matter what befalls her. Then she gave each lord a part of the crystal in a flask and they left. I forgot to bow to Mother Miranda before I fled. I'm still shaking. What did she do? What is that child? Damn it. Okay. Better see the Duke again. Okay. Biedna dziewczyna. Czy tam babcia, kobieta. A takie bułeczki by były, zobacz.
Okej, trzeba lecieć do tego frajera znowu. Tłumacz, o co chodzi? How was it? Did you learn anything? I found these feathers. Now tell me how to fix this like you said you would. Settle down. First you must use that key and collect all of your little roses flasks. Where are the rest of them? There are four in total. You have the one, and the other lords have the rest. Lords? Mother Miranda is the cold, calculating ruler of this village. Four lords serve under her. The first you've already met, the Lady Demetresque. The second lives deep in a valley of mist, the dollmaker, Donna Beneviento. None of her playmates have ever come back from that dank old estate. The third is Moreau, a being of twisted flesh that lives in the reservoir past the windmills. It is said that he is not the only monster that lives in those waters. The fourth and most dangerous is Heisenberg. He works in his factory on the village outskirts. And the project. Let's just say parts of the human imagination are better left alone. Wow, co to ma znaczyć? Co to są za rzeczy? Treasure House. Aczkolwiek teraz wiem, gdzie mam się udać, żeby po kolei wszystko robić. Okej, ale te dziwne... If you truly wish to save your daughter, you must first gather the four flasks. I'll do you a personal favor. I've marked the Lord's locations on your map. Dzięki. Some treasures still lurk in this village. I'm sure each one will prove of great use to you. Why are you doing all this? Why, it's all part of our first-class customer service. Please do come again soon. Collect Rose, 1 na 4. No tu jest jej głowa. Póki co. Myk, zapisik. I co, i wygląda na to, że... To jest ciekawe, bo... To oznacza, że są tu jakieś skarby. Ale o nich dowiemy się w następnym odcinku. Dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. I tak jak mówiłem, do następnego.